Witajcie w nowym vlogu na naszym kanale. Powiem wam, że spełniło się moje ostatnie małe marzenie, czyli siedzimy, patrzcie, gdzie my siedzimy. Przy stole. Wczoraj jak ludzie. Możemy sobie zjeść w spokoju śniadanie, a nie tam, wiecie, przy tym kawowym, klęcząc tak. Na ziemi. I wiecie, no tam, gdzie skończył się poprzedni vlog, tam zaczyna się ten. Mieliśmy skręcać stół, to skręcanie. Tylko noc minęła, bo właśnie. Noc minęła, ale powiem wam, że spełniło się to marzenie i jest już stół, przez który w ostatnim czasie... Będzie siedzieć. I Laura. Tak, jak zaprosisz, tak, to będą tu siedzieć wszyscy. Ania, no. I tu wujek Adek. No. Będziemy teraz, widzicie, Ania stwierdza, że teraz będziemy zapraszać ludzi. Ja wam tylko, już wezmę tą kamerę trochę bliżej. Chciałem powiedzieć, że ten stół w ostatnim czasie był takim powodem wielu sytuacji, że tak powiem, kryzysowych, czy wymian zdań w naszej rodzinie. No bo wiecie, bo ten czas oczekiwania był na tyle długi, że już po prostu mnie wkurzało to, że muszę jeść tam, ale w końcu dzisiaj jestem przeszczęśliwy, że będę mógł zjeść śniadanie przy swoim stole. A potem jeszcze się rozgadamy bardziej na ten temat, jak nam się podoba, jak się wpasował do wnętrza, no bo wiecie, że myśmy się zastanawiali, czy brać okrągły stół, czy jednak prostokątny, lampa wisi. Już widzieli, ci spostrzegawcy już teraz widzieli. Tak, to później jakby porozmawiamy trochę dłużej. Dobrze, ale teraz dajcie nam. Tak, zjeść przy tym stole, wiecie, tak celebrujmy ten moment pierwszego śniadania w nowym domu przy nowym stole. Smacznego! Dziękujemy. Co robimy, Hanuśka? Robimy bałwana. Patrzcie, jak zasypało. Fajnie. Nam nasz Śląsk. Mama, jeszcze marchewkę. Tak, no ale to wiesz co, no najpierw wiecie co, wy macie jeszcze w fazie po prostu praktycznie zerowej tego bałwana, to posadzi marchewka. Nie, tato? No, to czekaj. A Hania, no już, patrz co robi. Ona już cię zostawia, żebyś ty zrobił. Trzeba mu zrobić usta i... A, no to ty... Tu jest. No a to on... Ale to ona nie może siedzieć... Hanuś, ale w domu jest ciepło, a na dworze jest zimno, to ona nie może, chyba że tu ją położymy, tak? No to masz przy drzwiach, no. I ja cię kręcę, mama się zabije zaraz. No tata, dawaj. No zakulaj. Super, brawo. Trzeba odśnieżać. Mogę ja? No pewnie, to rób ty, a ja zrobię tego bałwana do końca. Czekaj. Ale nawet dobrze ci idzie. No, teraz, dawaj. Bo to ciężko, Kicia. Super. Super. Kto się najbardziej cieszy ze śniegu? No dzieci, tata. Nie? Tata też, ale tata chyba się nie cieszy, żeby odśnieżać auta i, ja to lubię. I podjechać. Aut nie, ale tu podjazd lubię. No, ale auta to jest masakra i potem czekanie, nie? No. Zanim się rozmrozi, a teraz mandat idzie fajny przyrobić. Teraz mandaćki są takie, że lepiej auto odświeżać, racja. Oho, Miłosz się burzy. Chodź, no. Ale fajny wam wyszedł. Dawaj. Jaki super! Trzeba mu tego nosa tu jakoś wsadzić. No właśnie, jak to zrobić? To może być problematyczne. No właśnie. Czekajcie. Czekaj, Mysza, za chwilę, bo zepsuję mu głowę. Potem pokażemy, jak wygląda w całości, bo zaraz się rozleci gaduśka. Ten śnieg musi tam... Ja muszę tu wydłubać dziurę chyba. Matio, ej, no nie zepsuj go. O. O jak? Potem obudować to jakoś śniegiem chyba tak, nie? Oczywiście, trzymaj. Oho. I ja od razu zysko na wyglądzie, nie? Ten bałwan, jak jest marchewka, to od razu jest lepiej. Co? Trzeba mu zrobić... Ale krzywo ma nos. Dobra, ale jest super. Jeszcze uśmiech. Piękny. A z czego? A skąd wyście te kamienie wyczaśli w ogóle pod tym śniegiem? Bo my tu nie próżnowaliśmy. Jeszcze chcę mu zrobić usta. No to zróbcie mu uśmiech. Mama idzie z Miłoszem do domu. Bo Miłosz się burzy. O wariacie mamy. Co robisz, aniołka? Super. Chodź. Jaki wyszedł aniołek? No, to jest skrzydło jedno. To drugie wyszedł w miarę okej. Zadowolona? No także wiecie, węgiel jest towarem deficytowym,
Ale nawet jakbym go chciał użyć, to nie miałbym skąd go wziąć, no bo mamy ogrzewanie gazowe. Na razie sprawdza się bardzo dobrze, bo te rachunki już tak wiecie, płynnie przechodząc do innego tematu, nie są jakieś wygórowane. Na razie spoko nas to wychodzi, ciepło w domku. No i tak jak mówię, kamyczki, gałązki znalazła Ania, marchewkę kupiła mama, uśmiech zrobił tata i tu też kamyczki i czapeczka i bałwan gotowy, więc można by powiedzieć, że zima jest zaliczona, bo zima bez bałwana to nie zima i zima bez bałwana z dzieckiem to nie zima, ale jak jest zima, jest bałwan, to można powiedzieć, że jest zaliczona. Pięknie. No i widzicie, stół w pełnej okazałości. Tak. Jak wiecie, my bardzo długo zastanawialiśmy się, jaki stół, prostokątny, taki wymiar, taki, a może jednak okrągły. Mi bardzo podobały się okrągłe stoły i podjęliśmy taką decyzję, dobra, ryzykujemy z tym okrągłym stołem. Później znowu był problem, ale jaki wymiar? 120 średnicy, 130, 140, padło na 130, to jest właśnie wymiar naszego stołu i powiem wam, że idealnie się tu wpasował, to już chyba możemy z Mateuszem stwierdzić. Tak. Na początku kupiłam 5 krzeseł, bo powiem wam szczerze, że nie wiedziałam, jak to wyjdzie, ale bez problemu dokupimy tu na pewno jedno krzesło, bo 6 krzeseł no to tak. Jest jeszcze na lajcie, a nawet 7 by się zmieściło. A jak przyjdą goście i trzeba będzie upychać, to 8 też bez problemu wejdzie. No, myślę, że bez problemu. No i widzicie, stół ma taką lekką strukturkę, myślę, tak, że to jest taki fornik, wpasowuje się, no tak, to jest fornik, wpasowuje się w zarówno w nasze panele, tak. Jak i w nasze schody dębowe, no. Schody dębowe. Z kolei ta podstawa nawiązuje trochę do tych lameli, bo jest taka też lamelowa, no, widzicie, nie? Noga jest mega ładna. Swoją drogą jest to mega ciężka, no, to zaraz ale to już opowiem. Zaraz Mati opowiem. Chciałem wam powiedzieć, że no, ze stołu też jestem zadowolony, jest naprawdę, wydaje się, bardzo porządny, bardzo stabilny, no i jest bardzo ciężki. Bardzo. I pasuje do naszego pomieszczenia, tak. Też, krzesła fajnie się to komponuje. Ale jest jeden problem, moi drodzy, widzicie, coś tu wisi, coś się tu pojawiło, nie? Powiesiliśmy wczoraj lampy, no i na razie jest problem, bo nie mieliśmy jeszcze takich lamp, tak. Z tym, jak je wyczyścić, jak ten kurz stąd wyciągnąć, tak. Widzicie, te drobinki, bo one są czyste, ale tu jest pełno kurzu w środku. Powiem wam szczerze, jak ten kurz stąd wyciągnąć? Ja wczoraj umyłam je płynem do naczyń, bo mówię, to chyba jest najlepsze, że wiecie, tak mocno płukałam wodą, no ale później trzeba było je czymś wytrzeć. No i się zaczęło, ręcznik papierowy właśnie zostawił takie coś. Inne szmatki nie chciały w ogóle tego wycierać, więc dzisiaj muszę się, albo w najbliższych dniach zaopatrzyć, tak pomyślałam, w mikrofibrę. Albo taką ściereczkę do ekranu, też takie są specjalne. Albo coś takiego, no czymś to, jak macie w ogóle jakiś patent na to, to dajcie znać, bo też słyszałam, że ocet może przemyć, czy czymś, tam w jakichś tam proporcjach z wodą pewnie i z płynem do mycia naczyń. No jak to się no to jest petarda, to, no, się zgasi, to jest 10 na 10, no. Nie, ale włącz żarówkę. No i co, przyjdą goście i będą się tłumaczyć, ej, wiecie, bo one są czyste, tylko mi paproszki zostały, no to no. Trochę tak głupio, no i musimy coś z tym zrobić. O, Miłosz, tak się odzywasz. Także stół, mega. Tak, na plus. A jeżeli chodzi w ogóle o ten stół, to wiecie, on przyszedł na palecie, blat osobno, noga osobno. Ja tu przyjechałem, pan kurier zostawił to nam przed drzwiami. Rozpakowuję to wszystko do staram się dotrzeć do tej nogi i widzę, że jest taki pakunek, profil do przenoszenia nogi, ale ja przeczytałem profil do przykręcenia nogi. No dobra, to potem, nie? Dokopałem się do nogi i taki cwany, chciałem objąć i ściągnąć i nagle... I tylko Paulina, dzwoń po teścia. Nie dasz rady mi pomóc, nie? No, ale okazało się, że teść jest bardzo... No był daleko, nie mógł podjechać akurat w tym momencie, ale nie chciałem, żeby też ten stół, wiecie, jaka jest pogoda, widzieliście. No właśnie. A jak nie, to zobaczycie, bo nie wiem, w którym momencie zobaczycie bałwana. No to nie chciałem, żeby tak, wiecie, tak stał na zewnątrz, nie chciałem go wnieść i posłuchajcie, Paulina dała radę pomóc mi wnieść tą nogę i byłem w szoku, że moja żona ma tyle siły, a ta noga nie ściemnia, jak no 60 kg ona waży chyba. Jak nawet nie więcej. I wiecie, w ogóle patent na przenoszenie tej nogi był taki, że tu był wkręcony taki uchwyt stalowy i przez niego się przekładała właśnie ten profil, który był nie do przykręcenia, tylko do przenoszenia nogi, taki stalowy. I we dwie osoby z przodu, z tyłu trzeba było po prostu to nieść, te 60, no myślę minimum 60 kilo, jak, no 80 może nawet, bo 30 kilo na dół to jest pikuś. Właśnie, a to było bardzo, To było bardzo ciężkie, więc nie wiem, czy to nie waży nawet z 80 kilo. Albo i więcej, naprawdę mega ciężka, no my we dwóch facetów też miało, to wiesz, ma ciężko to przenieść, nie? Jest to naprawdę mega ciężkie. I, no i... Ale ja chciałam powiedzieć, że to jest zaleta tego stołu i też wada. Tak, no, to jest zaleta, no bo jak go postawisz, tak. To jest stabilny i stoi fajnie,
ale wada jest taka, że jest problem z przeniesieniem go w inne miejsce. No już go raczej nie przenosisz. Raczej go nie będziemy przenosić bez rozkręcenia, a chcieliśmy, mieliśmy takie plany, żeby w razie czego jak przyjdzie więcej ludzi, to jakiś taki większy stół tu postawić, ale w razie czego postawimy ten większy stół, jak przyjdzie do nas, nie wiem, właśnie, tam tu. Gości, tutaj wzdłuż, taki podłużny będzie stał tam, węższy, a bardziej długi po prostu, no. Taki postawimy stół. No i generalnie tak on wygląda, nie wiem czy wam wspominałem, bo już się zakręciłem, ale po prostu byłem w szoku, że Paulina mi pomogła to wnieść, tą nogę. I po prostu byłem, jestem pełen podziwu, że moja żona ma jednak tyle siły. Nie spodziewałem się. I to się przyznam przed wami, że się nie spodziewałem. Zaskoczyła mnie bardzo moja żona i jestem pełen podziwu. O, dziękuję, że mi pomogła. Kochanie. No. I bardzo mi się też podoba, no tylko kwestia tych kul. Dla mnie to są nie do zaakceptowania. No, na także razie piszcie kiepsko. Komentarze, jak można jak zwalczyć można? Ten kurz w środku. No bo wiecie, jak już je w środku wyczyścimy, to tam kurz raczej nie wleci, bo one są szczelne. Mm-hmm. Kwestia tylko jak je wyczyścić. Miło, że zostaw krzesło. Szuruburu. Proszę pana, no. Szuruburu. A my w ogóle, z racji tym, że jest w ten weekend dzień babci i dziadka, no to jedziemy. Jedziemy. Aniu, no pięknie. Pokaż. Popatrzcie, i to jest z masy solnej. Robiłaś w przedszkolu, tak? Dziadka, tak? I taka piękna laurka. No cudownie. Pięknie. Babcia sobie postawi, tak? A to mam gdzie wbić? Gdzie do to kwiatuszka może babcia. A gdzie jest dziadek? Wołajcie dziadka. Halo dziadek. Uwaga, uśmiech. Moi drodzy, patrzcie jaka nas pogoda została w niedzielę. No po prostu iście zimowa. A my... Nie możemy zapomnieć o tym, że... Czekaj, Miłosz, no zostaw tą czapkę. Ta czapka, on ciągle nie patrzy. Nie możemy zapomnieć o tym, że no my też mamy swoich dziadków i babci, musimy ich odwiedzić. Niestety, jak już wiecie, ja swoich mam na cmentarzu, ale też staram się nie zapominać. Chyba będę musiał odświeżyć trochę te groby. Paulika na szczęście jeszcze ma dwie babcie, także jutro pewnie odwiedzi na pewno. No ale słuchajcie... Ale dziadków też mam niestety na cmentarzu, dziadków więc jeszcze pojedziemy też. Ale no zobaczcie tą ekipę na sankach, bo to nie jest pogoda na wózek. To jest pogoda na sanki. I Hania powiedziała, że będzie trzymać Miłosza. No na razie to się w miarę udaje, zobaczymy. Mama tu będzie asekurować. Miłosz! A on się też cieszy. Tylko on wygląda jakby z drewna, no. Jakby się nie mógł ruszyć, jakby nie mógł ruszyć. Patrzcie to, ręce do przodu. I jaki zadowolony. Także trzeba pamiętać. Zostaw Hanuśka. O babci, dziadku trzeba pamiętać, czy są tu z nami, czy nie. Bo ja wychodzę z założenia, że to się kiedyś odpłaci. I trzeba tak uczyć dzieci, że jak mnie kiedyś potem zabraknie na świecie, no. To na przykład też moje dziecko sobie stwierdzi, że to nie jest nic ważnego, żeby kogoś odwiedzić na cmentarzu i mnie nie będzie odwiedzać, nie? Tam dalej, idziemy, dobra, kończymy, bo no. Na cmentarzu nie będziemy nagrywać. Jedźcie. No zaraz, no dzień dobry, jest poniedziałek, witamy was prawie w pełnym składzie, bo oczywiście ktoś do pracy musi chodzić i to jest tata, ale czekaj, no. I mama. Mama i ta i Hania jest, no to tak chcesz trzymać, tak? W każdym razie Hania dzisiaj nie poszła do przedszkola, bo idziemy, gdzie idziemy dzisiaj? Kogo odwiedzić? Babcię Stewkę. No, babcię Stewkę idziemy odwiedzić, a mamie coś dzwoni, chwila. No to podsumowując, wybieramy się dzisiaj do babci Stewki, bo ja mam to szczęście, że mam babcię Marysię, babcię Stewkę. Dzisiaj wybieramy się do babci Stewki właśnie z Miłoszkiem i z Hanulcią, ale najpierw czekamy na panów kamieniarzy, bo dzisiaj będą nam montować blat w kuchni. Cieszymy się, że będą montować plac w kuchni. Będziemy mieli zlew i płyta indukcyjna wróci. Nie trzeba będzie gotować samych dań z piekarnika, tylko będzie można już wreszcie coś innego ugotować na płycie, bo wiecie, przez ostatni tydzień... Makaron z sosem, dokładnie spaghetti, bo przez ostatni tydzień gotowałam same dania z piekarnika. Zresztą wiecie, jak kombinowałam, co tu takiego wymyślić, ale chyba... Oho, są panowie kamieniarze, więc mama idzie otworzyć. Zobaczymy, jak to wyjdzie, potem zobaczycie. Jest blacik w kuchni, moi drodzy. Z tym blatem to będzie trochę, słuchajcie, dużo gadania. I od razu zaznaczę, że jestem trochę zmęczony, bo jest po 23, a w sumie dopiero skończyłem go impregnować. No właśnie, no. Bo ten blat impregnowałem, gdyż nie jest to blat kamienny, ale nie jest to blat granitowy ani kwarcytowy, to jest marmur. I jak ktoś się interesował albo zna się na kamieniu, no to wie, że marmur w kuchni
to jest nie do końca dobry pomysł, bo to jest kamień, który wymaga takiej dużej pielęgnacji, dużej dbałości, o wiele większego zaangażowania w takim życiu codziennym niż na przykład granie, gdzie wiecie, gdzie granie sobie tam nie brudzi się tak łatwo i nie jest taki nasiąkliwy jak ten marmur, więc marmur jest często do kuchni odradzany. No i wiecie, wybraliśmy właśnie ten marmur, który przed chwilą skończyłem drugi raz impregnować, no bo wiecie, jest to materiał, tak jak już wam mówiłem, który jest bardziej nasiąkliwy niż granit, czyli po prostu to, co wam się tu wyleje, wsiąknie w niego o wiele szybciej niż na przykład w granicie. Jak tu się kapnie gdzieś cytryna, sok z cytryny i zostawicie to na 2-3 godziny, no to wam troszkę tą strukturę wyżre. Ale jako ciekawostkę wam powiem, że na przykład Włosi, bo to jest włoski marmur, Carrara, z Carrary, Włosi na przykład żyją tak, jak my nie żyjemy, jeżeli chodzi o kamień. Czyli oni sobie na przykład kładą taki blat marmurowy, bo u nich, no wiecie, jak oni tam mają u siebie te marmury, to kładą marmury. Właśnie żyją tak, że kładą sobie blat marmurowy, on jest ładny, czysty, piękny na początku i oni po prostu traktują ten blat, jakby żył z nimi. Czyli wiecie, brudzi się, gdzieś tam tu coś kapnie, tu koledze robisz kawę i gdzieś coś chlupnie, tu jest plamka, że po prostu on żyje z nimi i to jest historia tego ich życia w kuchni, tego wiecie, ogniska domowego, tu na tym blacie jest wypisana i oni tak to bardziej traktują. No u nas to jest inaczej, że jak ten kamień jest, to on ma po prostu, wiecie, picuć glancuć i być piękny. No, ciągle tak właśnie wypracowany ciągle tak się ma błyszczeć, bo po prostu patrzcie, no, jest... złota bateria się odbija i właśnie przejdźmy jeszcze do tego. Tak, widać chyba nawet. Widać chyba tak, prawie, że widać. Się odbija nawet w blacie złota kamera. Złota kamera, złota bateria. I właśnie przejdźmy jeszcze szybko do sprzętów. Na razie jest tu złota bateria z Omniresu, którą gdzieś tam kiedyś widzieliście, jak Paulinka sobie przymierzała. Jest też tu w tle blat z tego samego kamienia. I jeszcze tu, jak widzicie, też to widać, że musimy coś z tym zrobić i to będzie zrobione. Tak. Mamy już taki lekki pomysł, ale na razie... Pomysł był taki, żeby na początku tu też był marmur, ale tego pomysłu nie będzie, o tym w kolejnych vlogach. Jest też płyta indukcyjna. Z Boscha, w sumie firma tu jest nieważna, po prostu płyta indukcyjna. Bardzo nam zależało na tym, żeby ona była taka ceramiczna, w sensie taka lustrzana, lustrzana, taka jak szkło. Widzicie, on Mateusza teraz ona może być troszkę odbiła. Zakurzona, tak, bo, teraz... bo ja ją teraz wsadziłem w sumie i podłączyłem też. No ale zależało nam na tym, żeby była taka lustrzana, bo czasami te indukcje się zdarzały, jakby były takie ziarniste, miały to odbicie, a nam zależało na tym, żeby była lustrzana. Mamy też zlew, który już jest wypróbowany, bo też przed chwilą montowałem tu odpływ. Zlew, jak widzicie, jest duży, z takimi krateczkami, z czarnym koreczkiem. Tak, no bo wszystkie, to był problem w ogóle znaleźć coś czarnego, tak. Żeby nie było srebrnego, wszystkie bo o złotym zlewy, to zapomni. O złotym zapomni, ale wszystkie czarne zlewy miały to srebrne. To srebrne. No widzicie, nawet to już jest srebrne, no i no, to już musimy ale to już zaakceptować. Fajnie, wygląda to fajnie z tym marmurem tak, nawet. Także mamy duży, szeroki zlew, który wydaje mi się, że jest spoko. W ogóle do tego zlewu można jeszcze kupić sobie fajne rzeczy, na przykład takie, wiecie, metalową rynkę, jakbyś chciał sobie przepłukać warzywa, tak jakieś pierdoły, no fajny zlew, podoba mi się, jestem zadowolony. Będą tu jeszcze też w tych rogach, widzicie, że są dziury. Tu będzie dziura. Jedna dziura. Tu jest druga dziura. Druga dziura. Pokażę, co tu będzie. Czekajcie. Dajcie mi chwilę. Mati wyciągnie z pudełka. Paulinka specjalnie tam nie idzie. Nie, bo tam jest zaraz masakra. Tu będą takie gniazdeczka po tej impregnacji. Bielutkie. W sumie je przyłożymy teraz. No właśnie, pierwszy raz. Tu wiadomo, że są bielsze, ale też ten kamień jeszcze jest nasiąknięty impregnatem, więc on troszkę przyciemniał, on na pewno wyjaśni. No i będą takie dwa gniazdka, które się będzie otwierało. Mieliśmy je też w poprzednim domu i bardzo dobrze nam się sprawdziły. Będziemy mieli tu dwa gniazdka, no i tam będą dwa gniazdka, czyli łącznie cztery na kuchnię. Myślimy, że nam to wystarczy, bo mamy jeszcze to. Ale chcemy je zlikwidować. Ale chyba jednak będzie zlikwidowane. Ja dałem pomysł, żeby je na początku przenieść tutaj. No, tu nawet jest zaznaczone. Jest zaznaczone, ale chyba będziemy je likwidowali, to jest jeszcze pod dyskusję. Podłożę. Wydaje mi się, że one tu nie jest potrzebne, bo Mateusz mówi, a może tu czajnik, ale wydaje mi się, że to nie jest zbyt dobre miejsce na czajnik. No sami powiedzcie, no ja bym tu dał czajnik, Paulina się boi, bo to będzie tak, wiecie, z brzegu, żeby no, się coś... No, tu jest miejsce na to, żeby odłożyć coś, jak będę gotować. No. Czajnik, a tam myślę czajnik. Czajnik ma być tu. Tu najprawdopodobniej kiedyś, jak se kupimy, bo my kawoszami nie jesteśmy, ale może zaczniemy być, bo coraz więcej kawy pijemy, wam się przyznamy. Przez to, że mamy mało czasu na spanie. Tu może będzie ekspres. No i może tu będzie Thermomix, jak się zmieści, jak nie będzie ekspresu, to może tu będzie Thermomix, no wiecie, to jest jeszcze do ustalenia. Ale ja chciałam jeszcze coś o tej kawie, zanim ty powiesz, ja tam wolę najlepiej parzoną. Nauczyła się Paulinka, parzona z mlekiem i z cukrem. I
jeszcze oprócz blatu my mamy coś jeszcze. Nogę. A, no, no. Tak. Jak jest blat jeszcze zakończony nogą. Jak się widzicie, będziemy odbijać. Zobacz, jak i cienie się. Cienie się robi, wszystko się robi, tu jest bajzel, ale wybaczcie. No. No fajnie, że właśnie ten wzór też się tak ułożył, że na tej nodze coś się dzieje. Mm-hmm, bardzo fajnie. Fajne z kamieniem jest też to, że on się tak wam nie znudzi i nie opatrzy. Że wiecie, no ja na przykład, my mamy, który dzień to mamy? Drugi? No. Drugi dzień jest dzisiaj. Odkąd mamy? Wczoraj był montowany ten blat. Mm-hmm. I wiecie, i codziennie jakby widzę coś innego w tym kamieniu. Ej, a to, no, a tu, no, jakiś taki wzór, nie? Wiecie, no, o co chodzi, to... że on jakby się wam nie opatrzy, nie? Jest wzorzysty, jest dość jasny. Chociaż światło mi tak, wydaje mi się, że i tak tego nie oddaje. Tak, jeszcze na pewno w kolejnych vlogach zobaczycie, jak w takim dziennym świetle on się prezentuje. A, no i jeszcze, tak nie wiem, no sobie pogadam, może kogoś to zainteresuje, no, że tu jeszcze są pod płytą indukcyjną, no bo wiadomo, że o, tu się ten blat trzyma na takim cienkim pasku. No. No i tu zlew tak samo, na troszkę grubszym, to tu jest jeszcze wtopione takie wzmocnienie z włókna szklanego w tym miejscu, jakby żeby je wzmocnić, nie? No. Ale skakać nie można za bardzo po blatach takich. To nie, chociaż mamy, na pewno tu możemy stanąć. Tak, bo tu jest mocno. No to dobrze, przy oknie, jakbyś ty coś chciała. No możemy stanąć. Wiadomo, że przy płycie nie, bo jakby tu stanął. No bo patrzcie, ile to jest centymetrów. No to się na tym musi trzymać wszystko. Płyta działa, sam podłączyłem, wam powiem, jestem naprawdę z siebie dumny. To jest niesamowite. Pierwszy raz w życiu podłączyłem indukcję, udało mi się. Także jest spoko. Bohater w swoim domu ma teraz. Kran działa, wylewka, jak widzicie. Też, no, jest, też działa. I to jest super sprawa. Wiadomo, że trzeba ją troszkę, że ona tak się nigdy nie wciągnie do samego końca. Zawsze ją trzeba, ale wylewka działa. Ale przede wszystkim chodzi o wygodę, to jest się, zupełnie... Wiecie, o co chodzi. Tak, no. Jak wam mówię właśnie, tu są też takie korytka do kupienia, że przepłukać warzywa, no to sobie możesz przepłukać. No w ogóle czuć jeszcze tym impregnatem, no, jak tu stoimy i gadamy dość mocno. No dobra, co jeszcze? To co, kończymy. Kończymy vloga w ogóle? Tak. No to z racji tego, że mnie było mało, w tym vlogu teraz się pożegnam. Dzięki za oglądanie. Dajcie znać, czy wam się blacik podobał nam bardzo. No i co jeszcze miałem powiedzieć? Trzymajcie, no i że znowu się będzie działo, bo my czekamy na fronty, no kurde. Czekamy na fronty i mam nadzieję, że tu ten pan stolarz... Że ten bajzel się straci. Pan stolarz ten nie zawiedzie mnie tym razem. Bo jak mnie zawiedzie, to... Taki żarcik, ale już naprawdę powoli nam... jakby nie, to żarci, nie? No, ale już powoli, wiecie. Z hierarchii nam wybijają. Po polsku powiem, że jest w takiej w głowie bezpiecznik i on jeszcze jest ok, ale jak wybije ten bezpiecznik, to już... Nie, żartuję. Jest spoko. Nastawienie też jest spoko, bo tak sobie ostatnio gadaliśmy i uświadomiliśmy, że słuchajcie, pan, który tu nam wykańczał, kiedy dostał klucze? 14? W drugim tygodniu października. W drugim tygodniu października. Dajmy na to, niech będzie 15, no, połowa. Tak, 15 połowa. Październik, 15 listopad, 15 grudzień, a my się wprowadziliśmy 23. I tak tu jest dobrą robotę tu zrobiliśmy. Tak. Naprawdę nikt, właściwie nie było osoby, która wierzyła, że nam się uda wprowadzić, no bo wiadomo, że na 100% nie było szans, żebyśmy to wykończyli, ale że będziemy mieli warunki do tego, żeby się wprowadzić. A udało się. I to nas cieszy i ostatnio powoduje takie pozytywne nastawienie. I z tym pozytywnym nastawieniem kończę, bo naprawdę się ma flow do gadania, bym mógł nawijać chyba do pierwszej w nocy. Także trzymajcie się ciepło, pamiętajcie, żeby sobie czasem wpaść do nas i pooglądać. I dużo uśmiechu wam życzę i pogody ducha i trzymajcie się ciepło. Sika la fond.